Przed Wami Overmax Qualcore 1010, czyli tani tablet z fizyczną klawiaturą dołączoną do zestawu. Qualcore wyglądem nie wyróżnia się szczególnie. To prosty model, którego plecki są aluminiowe. Choć tani, tablet jest dobrze wykonany i trwały. Jego wyświetlacz pokrywa szklana powłoka, która dobrze się broni przed uszkodzeniami. Jeśli chodzi o złącza i przyciski, to mamy tutaj do czynienia ze standardowym zestawem, ale warto nadmienić, że urządzenie posiada wyjście mini HDMI. W zestawie znajdziemy jeszcze ochraniacz z pełnowymiarową klawiaturą fizyczną. Rozszerza on funkcjonalność tabletu, ale nie jest przy tym specjalnie ładnym dodatkiem. Klawisze klawiatury posiadają dobry skok, przy czym do ich rozmiaru trzeba się przyzwyczaić. Szkoda tylko, że wraz z klawiaturą nie otrzymujemy dodatkowej baterii. Ekran tabletu to jego najsłabszy element. Nie dość, że jest to matryca TN, to jeszcze pracuje w niskiej rozdzielczości. Efekt jest taki, że obraz jest niewyraźny, a barwy łatwo ulegają zniekształceniu. Dodatkowym mankamentem wyświetlacza jest słabe podświetlenie, które może zaburzyć czytelność obrazu w słoneczne dni. Tabletowi nie brakuje mocy, ponieważ otrzymał procesor Allwinner A31, który dobrze sobie radzi w grach. To dzięki mocnemu układowi graficznemu, który pozwolił na uruchomienie takich gier jak Asphalt 8 czy Dead Trigger 2. Oba tytuły zadowolą płynnością działania, a także ilością detali graficznych. System Android, który tu zainstalowano w wersji 4.4.2 KitKat, sprawuje się prawidłowo. Wprawdzie nie znajdziemy żadnych dodatków ani nakładki graficznej, ale nie zauważyłem też żadnych problemów z awaryjnością aplikacji. To po prostu czysty system sprawujący się na miarę ceny tabletu. Bateria z kolei w naszych testach pozwoliła na około 5 godzin ciągłego seansu filmowego i około 4 surfowania po sieci z wykorzystaniem Wi-Fi. Ogółem rzecz biorąc, Qualcore 1010 to całkiem niezły tablet. Jeżeli komuś nie przeszkadza kiepski ekran, a szuka tabletu z klawiaturą, z pewnością nie zawiedzie się na tym modelu.